Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Również ten fragment Ewangelii był czytany przed paroma dniami. Znamy jego główne przesłanie. Jest nim wewnętrzna jedność boskich osób. Jezus mówi na początku dzisiejszej dobrej nowiny: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Stare polskie przysłowie mówi, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dzieci noszą na sobie nie tylko zewnętrzne podobieństwo do swoich rodziców, ale niejednokrotnie podobieństwo co do mentalności czy osobowości. Stopień tego podobieństwa jest wprost proporcjonalny do miłości, jaką nawzajem siebie darzą. To bardzo ważne spostrzeżenie, ponieważ słowa Jezusa, kto mnie widzi, widzi także i Ojca, nabierają głębokiego sensu, jeśli zrozumiemy, że drogą do upodobnienia się do Boga jest miłość. Syn kocha Ojca miłością w pełni doskonałą, bezinteresowną i całkowicie nastawioną na afirmację drugiej osoby. Taką samą miłością kocha Ojciec swego jedynego Syna. Tylko taka miłość może ukształtować każdego z nas na obraz i podobieństwo Boże. Przebóstwienie człowieka polega właśnie na tym, aby doświadczyć, że jest się kochanym przez Boga i odwzajemniać tę miłość całym sobą. Odrywam się od swoich ludzkich pragnień i egoistycznych potrzeb, a całkowicie koncentruję się na tym, czego pragnie Bóg. Kontempluję Boga, jak apostołowie na górze przemienienia. Kontempluję, słucham Jego głosu i pragnę jedynie tego, czego On pragnie. Na tym polega duchowe zjednoczenie z Bogiem, do którego każdy z nas jest zaproszony. Wówczas będziemy mogli wykrzyknąć jak święty Paweł: Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus.